No dzień dobry, z tej strony Goofy, z kanału Jebudum. Kontynuujemy mapkę, która się nazywa Binding Tower. Dosyć nowa mapka z tego roku, do Quake'a 1. Przeszliśmy, myślę, że około połowy. Więc teraz jedziemy z drugą połówką. Okej, okay, i tu już byliśmy. Aha, czyli to będzie miejsce, gdzie lądujemy z portalu. Tego na razie nie jesteśmy w stanie otworzyć. Musimy wrócić do wieży w takim razie. Czyli część tych... Czyli to jest jakby skrót, tak? Kurde, jak się tam dostać, co? W sensie stąd się chyba nie da. Jakoś tak nie strzaiłem opcji, żeby tam się dostać. Chyba, że... Może po tym? A tutaj też się da, notabene. No korcą mnie. O, tam jest portal. O, to moment. To może ja... Dobra, byłem tu. No, i to jest miejsce, gdzie zacząłem. Ojejku. A, za to tu się coś otwarło. Aha, to jest skrót do Hall of Portals. Czyli tam, gdzie... To miło, czyli dobra, to mam ogarnięte. Teraz co? Red Chamber, a tu mamy Courtyard i to tyle na razie. To ja sobie sprawdzę najpierw Courtyard. Okej, okay, nowość. Nowość. Dobra. Ojej. Dobra. Okej, okay, nie, no mapka jest po prostu zajebista. Jeszcze dwie. A tu jest druga, czyli zaraz będzie jeszcze jedna. Nie no, serio, jestem zachwycony tą mapą, ludzie. No kurwa, kocham Quake'a i kocham Duma. Po prostu... A ja pierdolę, jakie to jest super. Aha, jest złoty klucz. Tutaj się ląduje z któregoś portalu, tak w ogóle. Tak szukam, czy jakiegoś przycisku gdzieś nie ma jeszcze, bo fajnie by było znaleźć piąty sekret. To jest prawdopodobnie to zawalone z tego, nie? Z drugiej strony tam. A tutaj się jeszcze coś otworzy, ale później. Dobra. No okej. Okay. Mamy już szamblery chyba dwa, tak? Za sobą. To jak się te, no nie no, genialne, genialne to jest, po prostu kocham tą mapkę, jest cudna. Jest cudna!
Ten klimat, te kolory... No po prostu... Lovcian to. Dobra. To co? No, mieliśmy wory, mieliśmy... Czego my nie mieliśmy? Dobra, biorę klucz i jebać to. Co się stało? Aaaa! Padłbyś już, ziomeczku. A, i to się otwarło? Do holu z portalami. Dobra, dobra, dobra. A co tu mamy jeszcze? Nie no, to już sprawdzamy. Ależ ta mapa jest cudowna. A no tak, bo... No tak, to muszę tym portalem przeskoczyć. Ło, ho, ho, ho! What the fuck? Nie to planowałem zrobić, ale okej. Okay. Nie w tą stronę. Był jeden czy dwa? No wychodzi, że jeden. No to dobra. Tu jest jakby coś w pizdu tych gwoździ jeszcze, jakbym potrzebował. Czyli tak, to mamy ogarnięte. Mamy złoty klucz. Klucz był do użycia, bo tu jest srebrny, a złoty? Nie było jeszcze miejsca na złoty. Chyba? Jeśli był, to nie ogarniam. Idziemy do czerwonej komnaty, whatever. No kurwa. Co się dzieje, co się dzieje? Jeb się! Czy tu jest powrót? Tu jest zbroja. Nawet nie wiem, ile miałem zbroi. Tak jakoś wziąłem z automatu. Nie popatrzyłem. Shotgun bardzo chętnie. Mamy dwie trasy. O, żeż ty w mordę. To może za moment? A tu co się dzieje? A tu myśmy... Aha, tuśmy byli, bo to było otwarte, znaczy zamknięte i... Dobra, no to idziemy do tych frajerów, nie? Ile mam granatów, ha? Tak dużo? No to fajnie. Kurwa! Ile ja granatów przejebałem! A ci nic. Quad damage. Nie zauważyłem go wcześniej. W sumie to trochę zjebałem, nie? Bo mi się teraz nie przyda, chyba że przyda mi się na to, co jest za drzwiami, co jest całkiem możliwe. Podnosić tu niczego nie muszę w tej chwili. Więc nie podnoszę niczego, absolutnie. Gdzie indziej? No kurwa, gdzie? Niby. Cholera, gdzie niby to mam otworzyć, co?
Dobra, podnoszę tego kłada, już to pierdolę. Ale jaja! Tylko wyście zostali? Nie no, poważnie, kurwa. A ja biegam jak frajer, ja pierdolę. Od kiedy to podniesienie kłada pcha do przodu? No ja nie wiem, no zgłupiałem teraz. Ja pierdolę. To mi się nie podoba akurat. To mi się nie podoba. To było głupie. To było kurwa głupie. Ej, pa, jakie to jest monumentalne. Ja pierdolę, panie. No i te kolory, nice. Ale naprawdę, to było głupie. No ale dobra. No i co teraz? Padł jakiś frajer jeden. Jak tam wrogowie? Jeszcze dwóch. Jeszcze jeden. Na drzewo, o, będą wszyscy. No dobra. Ha. No powiem wam, że ja nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Ale mapa mi się mega podoba. Pomijając ten motyw z kładem, bo kurwa chyba straciłem na tym nie wiem ile minut, jak frajer. Jak totalny kurwa leszcz. Ale okej. I gdzie my chcemy? My chcemy... tam. I miejmy nadzieję, że to będzie... Ale powinno być, bo mam wszystkich wrogów. A nie, przepraszam, dwóch mi brakuje. Czyli uwaga, będzie najprawdopodobniej Wor albo Shambler. No to Wor już jest, a teraz Shambler. Normalka. Wszyscy wrogowie zajebani. No i chyba kończymy mapę, nie? O, żeż ty w mordę. Wow, szanuję. Szanuję to. Widziałem coś podobnego kiedyś parę razy, no, również w Doomie. Ale zawsze się jaram, jak takie coś widzę. Okej. Okay. Dobra, dzieci. No mapka, jak widać, poszła mi tak sobie. Byłoby zgrabniej, gdybym nie szukał... nie wiadomo czego, wczorajszego dnia chyba. A tu okazało się, że kłada wystarczy podnieść. No to jest dziwne dla mnie, naprawdę. Ale okej. Okay. W każdym razie, poza tym, niesamowita. Bardzo mi się podobała wizualnie, totalny rozpierdol. No i ogólnie bardzo fajna, taka no z sensem. Pomijając tego kłada, to naprawdę sensowna, nie szło się zgubić za bardzo.
nie za trudna, chociaż grałem na normalu, więc to też coś może tam mówi. Ale sporo wrogów było jak na normala, ale zgrabnie to szło. No w sumie nie zginąłem chyba ani raz, nie? Więc nie najgorzej. No w każdym razie bardzo na plus. Kocham takie mapki. Oby jak najwięcej takich powstawało. No i sekrety dałem radę znaleźć. No cud nad Wisłą. Okej, w każdym razie tyle na razie. Do następnego. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, hej.